Od dzieciństwa miałem takie ciągoty plastyczne, bo przynajmniej nauczyciele twierdzili, że dobrze rysowałem, malowałem, rzeźbiłem nawet w kamieniu, w piaskowcu. To jakoś wróciłem do tego, bo to też jakaś forma jest artystycznego wyrazu, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża, pokazuje jakiś element, jakieś zdjęcie, nie zdjęcie, dowolnie zrobione, albo przywozi szczątkowy wzór i prosi, żeby z tego zrobić. Ja muszę to dopasować do wymiarowości, do budynku. Często jeżdżę na obiekty, wymierzamy razem, ustalamy wzornictwo. Dużo tego się robiło, a teraz po prostu w związku z tym, że już jestem na emeryturze, to mogę robić ile chcę. Lubię to robić po prostu. Ja to robię z zamiłowania, a dzięki temu chyba troszeczkę ratuję tą architekturę lokalną. Mnie to cieszy po prostu. To, co robię, mnie to cieszy. Młodzież próbuje to chwytać i podejrzewam, że przy tym przesiewie 1 do 10, jeden na pewno zostanie się. Na pewno to nie zginie. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, to na pewno to nie zginie. Bo to zapotrzebowanie, przecież pamiętam historię tego, znaczy nie ja jako ten, ale z opowiadań, że to się zaczęło po I wojnie światowej, tak, jak tak zwane bieżeństwo się skończyło, bo tutaj kozacy wypędzali z tych terenów do Rosji i tam ktoś tam złapał ten bakcyl, trochę tego zrobił i tu przyjechał i zaczęli to robić. I to od tego, od czasów powojennych, po I wojnie światowej się zaczęło.